Witam w audycji Gościa Radia 5, a łączymy się dziś z księdzem Lechem Łubą. Szczęść Boże, dzień dobry. Dobrze, że dalej nie ciągnąłeś. Szczęść Boże, dzień dobry panie redaktorze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Po tej stronie Artur Parafinowicz, a będziemy mówić o powstającym w Suwałkach Domu Pomocy Społecznej Caritasu. I jak to wygląda, na jakim jest etapie? Co słychać już w tej nauczyłem sprawie? Się, tak, już nauczyłem się, żeby nie wcinać się, tylko poczekać, aż pan redaktor się przedstawi i potem następuje tak zwane CDN. Więc tak, witam państwa bardzo serdecznie, drodzy państwo, drodzy radiosłuchacze. Warto zauważyć taki, proszę, kontekst tego dzisiejszego naszego spotkania, żeby zaistniał. Więc tak, dzisiaj kończy się tydzień ekumeniczny, poza tym jest pełnia ferii zimowych. Najlepsze życzenia dla dzieci, dla młodzieży, dla nauczycieli, dla tych wszystkich, którzy przeżywają tego rodzaju czas, żeby to był czas błogosławiony, bezpieczny, pożyteczny, pełen ruchu i oczywiście też spędzony w ramach pandemii. To jest też, kochani, bardzo ważne. Poza tym jest biały karnawał, więc bawmy się, cieszmy się, chociaż właśnie ta radość, to cieszenie się też niech będzie okrojone tymi normami pandemicznymi, które nie zawsze pozwalają na to, na co my byśmy chcieli sobie pozwolić. I już, panie redaktorze, jestem przy odpowiedzi na pytanie postawione przez pana redaktora. No właśnie, jeżeli chodzi o ten budynek, który już jest bardzo starym budynkiem, bo to jest gmach, który jest gmachem carskim, tam właśnie mieściło się wojsko carskie, tam potem był trochę pusty, no a potem była kaplica parafii Chrystusa Króla, jak wiemy, to jest ulica Płaskiego 24. Ten pokoszarowy budynek mieścił przez wiele lat pomieszczenia dla parafii. Tam mieszkali księża, tam mieszkał proboszcz, tam mieszkali księża wikariusze i na dole oczywiście, jak już mówiłem, była kaplica, gdzie były sprawowane msze święte i gdzie wielu na pewno z nas przychodziło, gdzie ślubowało, gdzie przyjmowało sakramenty, czy pierwsze komunie święte, czy chrzest, czy jakieś tam jeszcze inne uroczystości miały miejsce. Potem, gdy powstała parafia Chrystusa Króla, w sensie kościoła, który jest właśnie obecnie przy ulicy Jana Pawła II, ten gmach był troszeczkę, tak powiem, zaniedbany. Tam mieściły się pewne też instytucje, tam były różne też jakieś takie jeszcze inne rzeczy. No i potem właśnie zaistniała taka konieczność i możliwość, żeby utworzyć tam tak zwany DPS, Dom Pomocy Społecznej. Takie DPS-y funkcjonują w wielu krajach. Taki DPS o takim charakterze funkcjonuje w Ełku, proszę państwa. Tak, jest to budynek czy DPS, który nosi imię Misericordia, z miłosierdzie. Mieści się tam około 80 osób. Są to osoby starsze po 65 roku życia, często osoby schorowane. No oczywiście, jeżeli chodzi o ten budynek, który jest przygotowywany i który myślę, że zostanie oddany do użytku w przyszłym roku, w czerwcu w roku 2023. Przede wszystkim warto zauważyć, kochani, że jest to gmach, jest to DPS, który nosi imię sługi Bożego księdza Kazimierza Hammerschmidta. Wielu z nas tego wielkiego suwalskiego kapłana znało. Proboszcz parafii świętego Aleksandra. Człowiek, który był otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Nie tylko te potrzeby duchowe, ale te potrzeby materialne. Człowiek, który szedł do człowieka, a nie czekał na człowieka. Wiemy o tym, że ksiądz Hammerschmidt jest kandydatem na ołtarze i właśnie dzisiaj, na dzień dzisiejszy nosi tytuł sługa Boży. Żeby ten taki proces zaistniał i został przyspieszony, to oczywiście modlimy się do Boga o to, żeby dokonał się pewnego rodzaju cud za sprawą księdza Hammerschmidta i to by na pewno przyspieszyło wyniesienie na ołtarze księdza Hammerschmidta jako najpierw błogosławionego. Wracamy tak, teraz. Proszę księdza, nabór do DPS-u, tak. Kiedy ruszy, jakie warunki będą nabór musieli spełnić? Nabór do DPS-u już ruszy, ale jeszcze panie redaktorze, pan redaktor pozwoli jeszcze kilka słów. Więc ten budynek, który powstaje, będzie mieścił około 100 osób. Warunki przyjęcia do takiego budynku, do takiego DPS-u to ukończony 65 rok życia. Są to ludzie, którzy mogą być chorzy, przewlekle nawet chorzy. Będzie tam około 16 mieszkań. Będą tam właśnie wydawane posiłki. Będzie opieka medyczna. Będzie też kaplica, właśnie ta kaplica, gdzie funkcjonowała za czasów parafii Chrystusa Króla.
Jeżeli chodzi o warunki nabycia takiego budynku, przepraszam, takiego mieszkania, a takie mieszkania mają różne rozmiary od 60 metrów do 30 metrów, oczywiście kwadratowych. Cena za taki metr kwadratowy 3000 zł. Ktoś postawi pytanie, dlaczego tak tanio? No właśnie, tego tak tanio, proszę Państwa, że ja nabywając takie mieszkanie w tym DPS-ie imieniem księdza Kazimierza Hammerschmidta, nabywam jego tylko do swojej śmierci. Ono nie przechodzi, to mieszkanie, już na nikogo. Ono nie jest własnością, która może na przykład stać się własnością potem mojej rodziny, czy kogoś tam jeszcze innego, kto zostanie upoważniony, tylko do śmierci. Gdy umieram, to mieszkanie wraca z powrotem do DPS-u, do Caritasu i oczywiście, bo jestem wszystkim patronem tego wszystkiego, jest Caritas diecezjalna. No i właśnie to mieszkanie znowu staje się własnością DPS-u i znowu się jego sprzedaje i można znowu funkcjonować już inna osoba. Więc dlatego właśnie tak tanio, że jest to tylko takie dożywotnie pomieszczenie. A opłata miesięczna, bo ja rozumiem, że to też opłata będzie... Opłata miesięczna, proszę Państwa, to tylko światło i te sprawy związane z wodą, czy jakieś tam inne rzeczy. Nie ma czegoś takiego, co nazywa się tam, jak gdzieś tam płacą, kto mieszka w bloku, 400 zł, 500 zł miesięcznie za ogrzewanie, czy za jakieś tam inne rzeczy. Tutaj będziemy płacili, jeżeli ktoś tam zamieszka, będzie płacił za światło, za wodę i ewentualnie... No a koszty tej opieki, którą ksiądz wymienił, tej medycznej i innej? Czy co? Nie rozumiem. A koszty tej opieki, którą ksiądz wymienił? To znaczy na dzień dzisiejszy tutaj na to pytanie nie odpowiem. W każdym razie myślę, że to będzie w ramach tych właśnie pieniędzy, które zostały wpłacone, za które zostało nabyte właśnie to mieszkanie. Także to już jest takie coś, co jest w tym wkalkulowane. Za posiłki trzeba będzie płacić. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał z całodziennego posiłku korzystać, to około 700 zł będzie coś takiego kosztowało. Także myślę, że jeżeli ktoś z Państwa, już jest kilka osób, które te mieszkania nabyły, jak nabywać, jaka jest technika? Więc tutaj można kontaktować się bezpośrednio z Caritasem, ewentualnie ze mną. Ja podam numer telefonu do Caritasu. Bardzo proszę, kto słucha i zainteresowany jest, niech zanotuje. 506-808-003. Czy to jest Caritas diecezjalna. Można też bezpośrednio się ze mną kontaktować. 504-901-613. 504-901-613. Oczywiście też można płacać, proszę Państwa, bo to jest też taka akcja, że tak powiem, charytatywna. Jeżeli ktoś by chciał wspomóc tego rodzaju budowę, to bardzo proszę, można też złożyć jakiś datek na konto Caritasu. Jeżeli chodzi o numer konta, to też proszę, na pewno nie zapamiętamy go, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby wspomóc tego rodzaju inwestycje... To zapewne taki numer konta znajdzie w internecie albo dostanie też na... w swojej parafii. Tak, ja potem, bo oczywiście, no, czy w swojej parafii dostanę, to nie wiem, ale powinien dostać. Jeżeli ktoś i podamy na stronie radio5.com.pl, a tu już nie będziemy dyktować. Mówił ksiądz Lechuba, dziękuję za rozmowę. DPS powstaje w Suwałkach, DPS Caritasu. Dom Pomocy Społecznej imienia księdza prałata Kazimierza Hammerschmidta. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkiego najlepszego na te czasy, które obecnie przeżywamy. Czasy bardzo trudne, ale czasy, które trzeba jakoś przeżyć przy pomocy Bożej i przy naszej roztropności i przy naszej mądrości. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.